Witamy bardzo serdecznie z ostatniego, prawdopodobnie oczywiście, draftu dzisiejszego dnia, gdzie Elementalist zmierzy się na Mivedron. Mivedron, który zmiażdżył przed chwilą Domino Komputer. Mivedron, który odpłacił pięknym za nadobne zawodnikom, którzy już ich raz pokonali. I zobaczymy, czy również tak gładko im pójdzie z Elementalist, czy właśnie Elementalist gładko poradzą sobie z nimi, jak wcześniej poradzili sobie z Domino Komputer. Dokładnie i powiem ci szczerze, że jestem bardzo ciekaw tego spotkania. Mam wrażenie, że jedna, jak i druga drużyna przeszli bardzo dużo takich spotkań, które no, udowadniały, że dlaczego są tutaj. I proszę bardzo, też udowadniają to w drafcie, że będziemy mieli troszeczkę ciekawych opcji. No to playnerzy, myślę, że tutaj Fiora jest na pewno jakimś zaskoczeniem. Na pewno największym zaskoczeniem to jest to, że Kantete Tutti gra na Galio. No to tego się nie spodziewaliśmy. W końcu mu dali. Tak, no w końcu tutaj myślę, że to było chyba dogadane jakoś. Ale z drugiej strony, szczerze, no niech on, ten włoski midlaner, w końcu mi udowodni, że, bo ja na razie widziałem go na bardzo dobrych apekach i on naprawdę wywoził tymi apekami, więc czemu marnować taki potencjał z Galio? W sensie, no nie wiem, dla mnie na przykład dzisiaj, jak bodajże chyba na Leblance grał, no to niesamowicie wywoził i ja na przykład wolałbym taką opcję, no ale cóż, no jest jak jest. Zobaczymy, jak go na Galio w bardzo ciężkim meczapie w LoL i też sobie świetnie poradził. Nie, to w ogóle nie porównuję, oczywiście, bo tam to w ogóle sytuacja naprawdę no taka skrajna, bym rzekł nawet. No ale co, pojawia nam się też polski Korki, pojawia nam się Wayne, która wcześniej tutaj jeszcze ani razu nie została piknięta, tak samo jak i Fiora, więc tutaj pojawiają nam się, powiedzmy, w finale dwa czempiony, których wcześniej nie widzieliśmy. Myślę, że jeśli chodzi o Fiorę i Kamil, myślę, że fajne zestawienie. Co do botlane'u, jestem ciekaw, jak ten Ezreal tutaj będzie tak naprawdę robił robotę, bo MNT no, już wcześniej pokazywał, że na przykład na taki hypercarry bardzo sobie dobrze radzi. No Ezreal takim AD carry nie jest, jest to raczej bezpieczniejszy ruch. I tutaj mnie zastanawia troszeczkę pod tym względem właśnie Woga, kto tak naprawdę będzie zadawał te konkretne obrażenia, jeśli chodzi o Elementalist. Właśnie też nie do końca mam to pojęcie. No wiadomo, że na pewno MNT, na pewno Orzesz coś tam dorzucą. Na pewno DMNS też nie będzie obojętny. A i Cantate Tutti, jak zbuduje się odpowiednio, to i będzie mógł przygrzmocić swoją wielką, gargulczą łapą. A jak będzie, przekonamy się na pewno za parę krótkich chwil. Ale powiem ci szczerze, ja Orzeszę chyba nigdy na tej Fiorze nie widziałem, dlatego będzie to dla mnie spore zaskoczenie. Ale tymczasem my znikamy prawdopodobnie. Ostatni raz się widzicie piękną panią i do zobaczenia wkrótce. Cześć, jestem Kinga i streamuję na Twitchu od ponad 2 lat pod nickiem Kizem. Jeśli chodzi o gatunki gier, to staram się nie ograniczać do żadnych. Fabularne, zręcznościowe czy strategiczne, a nawet mogliście oglądać moje zmagania z remontowanym domu w House Reaper na kanale Gamecube w telewizji. Moimi ulubionymi grami jest zdecydowanie seria GTA oraz Uncharted, Far Cry 3, Heavy Rain, no i Crash Bandicoot World, czyli moja gierka z dzieciństwa, którą ogrywałam i uwielbiałam już od najmłodszych lat. Początki streamowania nie były dla mnie łatwe, odczuwałam presję, stres, no i wymagający widzowie nie ułatwiali zadania. Ale koniec końców cieszę się, że jestem tu, gdzie jestem, mogę rozwijać się oraz pracować, robiąc to, co kocham. To me, this is what's precious, yeah, in my soul, man, I can feel it, so every single verse, man, I just gotta go and kill it, man, I gotta be the kid, I could be the guy taking you out, I could be the villain, but good as you could, lately I'm painting my path on my way, yeah, I got no time that I can waste, so I've been sitting in the space, yeah, making runs every day, man, you know that I go insane, yeah, I hit you with a bullet to the brain, let us stop work, cause we going to go in this turn.
You don't know what I'm gonna do. You don't know what is next. And I'm loving the fact, truly it's making me blessed. Cause I work on my team, no snakes in the grass. And we have been tossing the wind because of the work that we did in the past. Because of the work that we did in the past. Man, we went to hours, you barely got breath. So I get the realm and we didn't finesse. So I got the feelings that we might be next. Cause when we go in, we win in the match. Sure, sure. When we go in, we win in the match. So that's how we do, cause we be the best. We be the best, best. Yeah, we be the best, whoa. Yeah, we be the best, best, nah. We be the best, hey. Yeah, we be the best, best, hey. We be the best, yo. You wanna come from a test, whoa. You want to see we the best, hey. Y'all see that we're the best kid, so I suggest you never really come and test it. But otherwise, I will smack your face. Like Michael Jordan does with a ball on the basket. Oh, damn kid, but you didn't expect it. You never really thought that this could just happen. But now I'm really coming and we pull out with the action. Just people defeat, those they don't get it like. Up in the day, I gotta make it right. 18 of those, I'm in the cave, I gotta make some light. Make it hype, even if we break at night. And even if things go left, we gotta make them right. Chillin' with mine, we triple up, they on the double up. Triple dub, came from the basement, we only going up. They loving us, up in the booth, I'm getting dizzy. But then the cup is up, toast to my people that's on the come up. And you live with us, ain't all about the trick of us. Looking at my watch, a spirit bomb, both hands is going up. You going coast to coast with us, see the flows is flowing, overflowing. Yeah, the cup it runneth over, tidal wave up in the ocean. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it, baby, you know I'm a plug, right? But we got a feeling that it's gonna be a long night.
I witamy bezpośrednio z Summoner's Riftu. Rozpoczynamy wielki finał. Rozpoczynamy bezpośrednią walkę o frikaskę. Przypominam, że jeżeli Elementalist zwycięży w tym spotkaniu, są oni od razu zwycięzcami, bo gramy format BO3, ale że Elementalist doszli do wielkiego finału z drabinki wygranych, no to mają jedno zwycięstwo w zapasie. Jeżeli zaś przegrają, Nivedron będzie miał szansę powalczyć w jeszcze jednej mapie. Także przypominam, że pierwsze miejsce zgarnia 1000 złotych i naprawdę dużą szansę rozwoju za pośrednictwem ludzi związanych z naszym pucharem, a przegrany odchodzi w wielkim szumie i buczeniu porażki. Tak jak Woga powiedział, wszystko dokładnie się zgadza, a zobaczymy, czy wszystko na Summoner's Rift będzie tak samo się zgadzać pod względem tego, jakie plany tutaj mają jedna albo druga drużyna. W tym momencie już widzieliśmy wcześniej, że tam Fiora, powiedzmy, tą Kamilkę nie odpuszcza. No, wiemy też, że no tutaj jeden na jeden no byłoby jak byłoby. Także myślę, że tutaj dobra decyzja ze strony top lanera Mivitronu, żeby mimo wszystko wycofać się i raczej lane'ować się z minionami. Tak, lane'owanie z minionami lepiej bez wielkiej agresji. A Jarvan rozpoczyna solo, Lee Sinowi lekko pomogła ekipa. Tak, zobaczymy, jak szybko zobaczymy te jakieś podejścia, kiedy zobaczymy jakieś podejścia i ile agresji zobaczymy w tym spotkaniu, bo akurat gierka na wizji, którą widzieliśmy ostatnim elementalistów, była naprawdę mocno spokojna, ale stanowcza. Aha. I myślę, że bardzo prawdopodobne jest to, że te spotkanie będzie w bardzo podobny sposób rozegrane. No cóż, zobaczymy, jak to wszystko tak naprawdę się potoczy. Myślę, że tutaj właśnie ta opcja Fiory wzięcia na topie tutaj bardzo ciekawa, jeśli chodzi o Elementalist. Z drugiej strony ciekawi mnie ta Wayne na tym botlane, bo mimo wszystko no będzie miała komu tu zbijać, że tak powiem, troszeczkę tych staków, no ale z drugiej strony myślę, że jeśli chodzi tutaj o midlanera, czy tak naprawdę top lanera, no tutaj nie mamy jakichś tutaj niesamowitych tanków, więc gdyby pojawił się nam jakiś tutaj Cho'Gath, Orr, no to byłoby, że tak powiem, ciekawie, a w tym momencie... Ale poczekaj, bo Orzecz chyba solo bolo do piachu? Nie. Nie, tutaj na szczęście. Ale tymczasem drugi level wbity na tej dolnej alei, teraz drugi level jednak wbity też po drugiej stronie, ale Elementalist nie chce większej agresji. Orzecz, co ciekawe, zostaje na tej linii, pomimo tego, że jest tak mocno obity, pojawia się tu jego kumpel, pojawia się tu DMNS i pytanie brzmi, czy będzie szansa na jakieś zabójstwo na tej Kamil, bo jeżeli ona zengage'uje, to tak na dwóch nie będzie miała jak wyjść. Tylko zostanie poskromiona, wpada pod wieżę, jest trafione ku i jest First Blood na konto tego Lisina, który raczej bez problemu dokładnie tak wyjdzie sobie spod tej wieży, także rozpoczynamy wielki finał od First Blooda na konto Elementalist. No i tutaj naprawdę bardzo ciekawe zagranie, chociażby z tego powodu, że świetne podejście pod tą Kamil, dużo mimo wszystko damage'a wpakowane w nią, no i koniec końców jeszcze ten trafiony Shockwave. No, trzeba tutaj pochwalić, jeśli chodzi o junglera. Szkoda, że Fiora nie zdobyła tam żadnej z asysty, bo na pewno byłoby to plusem dla tego zawodnika, chociażby z tego powodu, że zawsze gdzieś tam z tą asystą grałoby się lepiej. Grałoby się lepiej, byłoby to w końcu 200 złotych monet, także może i zakupy byłyby inne, a nie dołożone tak naprawdę drugi miecz do rana, ale możemy sobie tylko gdybać, ta sytuacja już miała miejsce, tej sytuacji się nie odwróci. Skupmy się w tym momencie na tym, co widzimy na naszych ekranach, bo widzimy piękne klipkowanie na alei środkowej. Dokładnie, myślę, że tutaj cała ta linia będzie tak naprawdę wyglądać, bo myślę, że tutaj jak i jeden, jak i drugi midlaner raczej nie pokuszą się o jakieś potężne wejścia, chyba że będą tam Jarvan lub Lee Sin. I dalej mam ten jeden problem, Woga, jeśli chodzi o cały tak naprawdę draft Elementalist, brakuje mi jakoś tutaj taki, no, znaczy, żeby mnie nie zrozumieć mnie źle, ja nadal uważam, że Fiora to jest świetny damage dealer. Uważam, że Ezreal, jeśli faktycznie prawie z każdym Mystic Shotem będzie trafiał i będzie do przodu, będzie super i w ogóle, ale po prostu chodzi mi o to, że mam wrażenie, że Corki oraz Wayne są takimi postaciami, które będą czekać na ten moment, żeby się wyskalować i one będą robić dużo więcej. Nie wiem, ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko gdzieś tam ten draft Mifidronu przemawia do mnie jakoś tak mocniej, choć z drugiej strony wejście na przykład, jeśli chodzi o
Elementalist, będzie w nich bardzo ciężkie. Zgadza się. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Preferencje draftowe to preferencje draftowe, egzekucja to egzekucja. Tutaj przede wszystkim liczy się to, jak rozegrają to wszystko zawodnicy. Jak na razie widzimy, że ta Kamil, pomimo tego, że już raz śmierć poniosła, to prezentuje się lepiej na tej górnej alei. Tutaj pojawia się teleportacja ze strony Mividronu. Jest Ravin, jest Smok na konto drużyny Mividronu, nie będzie tutaj nic więcej, raczej się wydarzało. Trochę agresji na środkowej alei, okay, trochę agresji na górnej alei. To będzie martwy orzecz, się zaraz, ale nie będzie martwy orzecz! Ale świetnie ograny został top laner ekipy Mividronu. No proszę bardzo, nie dość, że Włoch na midzie, to jeszcze i Francuz na topie. No proszę bardzo, a właściwie Francuska. No można powiedzieć, że bardzo europejsko. Bardzo europejsko, bardzo ostro na tej górnej lej. No będzie w pewnym momencie już mówię, okej, no Kamil z killem. A tu dzień dobry, orzecz robi nam niespodziankę i nawet ten Ignite nie pomógł w zdobyciu tego zabójstwa. Boję się, że tam jeśli chodzi o top lanera Mividronu, mogło dojść do jakichś rękoczynów między nim a biurkiem albo ewentualnie klawiaturą, bo naprawdę ja osobiście na pewno bym bardzo mocno się denerwował w takiej sytuacji. No niewiele brakowało, żeby ta Kamilka zdobyła to zabójstwo, ale mimo wszystko no to jest fiora. I to jest ten problem. To jest Fiora, to jest po prostu istny potwór, jeżeli chodzi o właśnie walki w zwarciu 1 na 1, ale widzimy, że teraz mocno odgryzła się nam ta Kamilka tutaj, ale jeszcze Orzysz tutaj nie odpuszcza, jeszcze Orzysz tutaj okłada, Orzysz tutaj bije, pojawia się tu Jarvan, pojawia się tu Lissin, tutaj fight będzie trwał, jeszcze Prison został rzucony ze strony tej Kamil, biją się cały czas zawodnicy, ostatecznie 2-2 na tej górnej alei. Patrząc na to, że z przewagą pojawili się nam zawodnicy Elementalist, no to powiedzmy, że jest to w miarę tolerancyjnie, ale patrząc na to, że orzecz złapał tutaj killa, no to możemy mówić o tym, że na top lane nie będzie teraz ciężko. No tutaj naprawdę było bardzo wysoko, jeśli chodzi o zagrożenie tego, żeby to ten dive nie wyszedł. No i szczerze mówiąc, no 2-2, tak jak wspomniałeś przed sekundą, no niby nie jest źle, no ale z drugiej strony, okej, Fiora weźmie jakieś plejty, Korki dopiero teraz dopycha się tak naprawdę do wieży i weźmie jednego plejta. No można powiedzieć, że Mividron mimo wszystko nie wyszedł na tym aż tak źle, jak mógł. Tak, nie wyszedł na tym aż tak źle jak mógł, ale Elementalist wyszło dobrze, ale mogło lepiej. Trochę tam zabrakło żonglowania towerem, obrażeniami od towera, bo tak jak widzieliśmy, orzecz wyszedł z pełnym życiem. Tak naprawdę wszystkie hit od Tureta zdobył albo Cantate Tutti, albo ostatecznie DMNS i oni obaj, że tak powiem, musieli oddać za to życie. Mhm. No i jeśli chodzi o te nowe piki, które nam się dzisiaj pojawiły w całym turnieju, no to myślę, że Fiora jak najbardziej na plus, bo w aktualnym momencie robi naprawdę niesamowitą robotę na tej linii, ale myślę, że to też kwestia tego, że tak jak wspominałem, no spodziewałem się, że ta Fiora raczej powinna radzić sobie z tą Kamilką na tej linii. Przynajmniej tak mi się wydawało, chociażby nawet z tego powodu, że orzecz to też nie byle ogórek do bicia i na pewno chciał pokazać się z jak najlepszej strony. Z kolei na bocie, no Wayne aktualnie, no tylko farma. Tak, na tej dolnej alei nie widzieliśmy jeszcze tak naprawdę żadnych potężniejszych zagrań, nie widzieliśmy, żeby coś naprawdę takiego wow się wydarzyło i tak naprawdę jeszcze nie wiem, kiedy zobaczymy, bo chyba bez dżunglera będzie tam ciężko, bo nie są skorzy do bicia się zawodnicy ani jednej, ani drugiej strony, jeżeli chodzi właśnie o dolną aleję. Mm-hmm. No i mam nadzieję, że tak naprawdę tutaj, jeśli chodzi o top lanera i orzecz, będzie grał tutaj typowo sidelane'owo, że będzie tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie takim dodatkiem do teamfightów w większości czasu, a mimo woli będzie spędzał właśnie na tym sidelane'ie większość swojego czasu growego, że tak powiem tutaj w tej gierce, bo to jest najlepsza opcja dla Fiory i szczerze mówiąc, nie wiem, no patrząc na cały obiektywnie team, draft, Elementalist, jeśli faktycznie poszliby tam mocno do przodu, jeśli faktycznie pokazaliby się z najlepszej strony, no to co w ogóle, chyba tutaj mielibyśmy raczej opcję 1-4, gdzie Fiora byłaby tą raczej opcją pushującą, gdzie już widzimy Lee Sin będzie może jej pomagał, myślałem, że może będzie jednak ten opuszczony Herald, moim zdaniem może jeszcze zaczekać, chociaż no ale wracając do myśli, właśnie 1-4, gdzie Fiora jest gdzieś tam na sidelane, a reszta drużyny pushuje sobie razem. Tak, tutaj
zbierają się zawodnicy ekipy Elementalist na Dolnej Alei. Jest kopniak zapodany właśnie w tą Kamilkę, jest odpalony również ultimate ze strony Fiory i jest to kill. Tym razem na konto DMNS-a, ale asystował przy nim orzecz. No tutaj zbity ultimate, jeśli chodzi o Fiorę, no niesamowite obrażenia od niej. W tym momencie wieża upadnie, jeśli chodzi o top lane i tak naprawdę nikt nie jest w stanie już tego odratować. Korki najprawdopodobniej będzie tą opcją, która jeszcze w jakiś sposób będzie mogła odratować już tier 2, bo o tier 1 nawet nie możemy już nic mówić, bo jej po prostu nie ma. No paczki w jego posiadaniu. Może będzie właśnie to odcięcie w jakiś sposób? No nie, myślę, że tutaj nie będzie jakiejś większej potrzeby, bo Herald bardzo łatwo spłynął. Oczko puszczone i jest okej. Gwiźnięta została żaba przez Rabina DMNS-owi, także jakieś tam malutkie zwycięstwo w starciu tych dwóch zawodników się pojawiło, no ale jest ono naprawdę bardzo, bardzo znikome, patrząc na to, co się dzieje. Aczkolwiek ekipa Mividronu po raz kolejny startuje nam na smoku. Jest to już drugi smok dla tej formacji. NMT bije się tutaj z Vayne, która zostaje zegzostowana. I czy te miniony? Nie, i ten ultimate również nie. Ale pojawiają się tu zawodnicy Elementalista, że nie będzie na to szans. Trochę wastowany tutaj flash ze strony tego Lee Sina, bo i tak MNT przyporządkuje sobie tego killa. A teraz support pokonują supporta i Waterhorse z pierwszą eliminacją w tym spotkaniu. Jak spojrzałem na ten Mystic Shot, myślę sobie, no któryś musi w końcu wejść. No i mam wrażenie, że troszeczkę to wyglądało, jakby Wayne sama wlazła tak naprawdę na tego Mystic Shota. No, bardzo dobrze, bo to przede wszystkim zabójstwo dla Ezreala, których zabójstw potrzebuje ten champion. Nie powiem dalej, mam takie wrażenie, że ten team comp jest bardzo ciężki do egzekucji, że będzie ciężko Elementali, żeby to wszystko zrobić, ale na razie oni w 100% wykonują swoje zadanie, robią wszystko tak, jak, że tak powiem, ten draft rozpisany. Zgadza się, Elementalist jak na razie bardzo, bardzo, bardzo tutaj mądrze gra i bardzo odpowiedzialnie podchodzi krok po kroku. Jak już zdają sobie sprawę, że coś oddadzą, no to starają się brać coś po przeciwnej stronie, jakoś crossować, jakoś odpowiadać, nie stoją pasywnie. No dobra, no zabierają na mnie, no tragedia. Widzimy, że na czacie już się pojawiają modlitwy do Rabina. Rabina, który jak na razie jako jedyny nie upadł, jako jedyny nie zabił, jako jedyny nie asystował. Może nie jako jedyny, bo jest więcej tych zer oczywiście w wyniku, nie za komputerami po stronie Mividronu, no ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Rabin na pewno jest tutaj przodującą postacią, która niestety w tym meczu nie miała jeszcze szans na pokazanie się. No nie, jeśli chodzi o to, jego konto puściutkie, myślę, że ten zawodnik ma na pewno bardzo dużo umiejętności, żeby udowodnić na tym korkim, że skalowanie w końcu przyniesie pożądane efekty, no ale na razie, jeśli chodzi o gramy Mividronu... Oj, tutaj są zawodnicy Elementalist i tu Elementalist zawija, nie ma już z nami trasza w tym momencie jeszcze, może tam się starał dociskać Rabina, ale on akurat tym razem bezpieczny. Choć niewiele myślę, że brakowało, żeby tam bardzo się dużo podziało w tym momencie, bo jedynek między Ezrealem a Wayne. Wayne, wiemy, że w tej sytuacji powinna wyjść obronną ręką, dokładnie. No nie oszukujmy się, Wayne, jeśli chodzi o pojedynki 1 na 1, powinna tutaj naprawdę przeważać. No i koniec końców, no ultimate odpalony, staki zgromadzone, no nie mogło się to inaczej skończyć. No cóż, solo ball na Dolnej Alei, Vayne z pierwszym trafieniem, jeszcze 4 minionki, wystakuje sobie jeszcze kula, także trochę tych pieniążków się pojawi. Tutaj jeszcze Waterhorse ze stunem w tą Camille, która starała się engage'ować, goni go Vayne, goni go jeszcze dwóch zawodników ze strony Mividronu, ale będą oni musieli odpuścić, bo w bezpiecznej pozycji już dwóch zawodników Elementalist. No i co teraz w ogóle tak naprawdę? Jeśli chodzi o objektywy, mamy jeszcze troszeczkę czasu. 2 minuty chociażby do smoka. O Baronie jeszcze nie wspominam. Widzę tu Elementalist w jakiś sposób jeszcze pilnuje tutaj całego bota, żeby już to raczej się nic nie wydarzyło. No i chyba powoli trzeba będzie wprowadzać ten element, tak jak tutaj w aktualnym momencie widzimy. Orzecz już na sidelane. Będzie on na pewno zbierał tutaj sobie na spokojnie dalej creepki, żeby ta Fiora była coraz mocniej. No a reszta drużyny myślę, że powoli będzie jakoś tutaj podchodzić chociażby do tego mida, bo może właśnie tutaj fajnie by było, jak troszeczkę zabrać tą sytuację bezpieczną dla Korkiego.
Ale tutaj zobacz, teleportacja pojawia się do tej chorągwi, tego Jarvana, kantaty Tutti starał się poświęcić za wzięcie tej wieży, ale nie wyszło, nie wyszło! A Kamil leci tutaj Fiore, bardzo ładnie kontra użyta i nie będzie ultimate zagranego, ale co z tego? Jeżeli Kamil i tak przy eliminację na swoje konto, tutaj troszeczkę przesadzili zawodnicy Elementalist. No powiem tak, no tutaj nie wypaliło to zbyt dobrze, Włochy i Francja za bardzo nie współgrały ze sobą, chociażby z tego powodu, że no wieża dalej stoi, no brakowało niewiele, tak naprawdę to był jeden autoatak do tego, żeby pozbyć się tej wieży, niestety Cantate Tutti upada na tym bocie, Fiora także upada. Fajnie, bardzo fajnie, jeśli chodzi o tutaj kontrę w stosunku do ultimate'a Kamilki, co dało tak naprawdę jeszcze jakiekolwiek szanse. No niestety cały ultimate niezbity na Kamilce. No i druga sprawa, Kamilka miała pełne życie. No tam była naprawdę walka bardzo mocno niewyrównana. Dokładnie tak to się niestety potoczyło, nie było tutaj tak naprawdę opcji odwrotu. Chłopaki chcieli, chłopaki przegięli chłopakom, nie wyszło, chłopaki upadli i chłopaki Golda oddali. Zobaczymy, jak będzie prezentował się to za krótką chwilę, bo pojawia się smok. Jest szansa na soul pointa dla Mividronu lub jest szansa na pierwszego smoka, a dla Elementalist wszystko zależy od tego, jak ten Tifa się tu potoczy. Jest tutaj Galios świetnym tak naprawdę sterem na swoich oponentach. Upada na w tym momencie już MS Real, w jego ślady również Jelisin na niski stan zdrowia jest również Leona i odwraca się tutaj wszystko. W tym momencie Mividron rozegrał świetnie ten teamfight i wynik jest 9-9. Jest pierwsza przewaga po stronie Mividronu, ale całość przeprowadzona iście perfekcyjnie. No i to jest ten problem, o którym wspominałem na samym początku. Ja dalej nie widziałem tak naprawdę w tej kompozycji, kto ma zadawać te obrażenia, bo bardzo szybki tutaj doskok, jeśli chodzi o Kamilkę, bardzo szybkie eliminacje, no bo tam ma kto zadawać te obrażenia, ma kto tak naprawdę przodować, jeśli chodzi o takie rzeczy, no. W tej sytuacji szczerze widziałbym bardziej na zasadzie, że Elementalist mimo wszystko mocno puszuje, gdzieś tak jak wspominałem, ta Fiora na sidelane'ie tutaj puszujemy i dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli jakiś taki motyw do tego, żeby jakkolwiek kontestować te smoki, w sensie właściwie to przeciwnik nie będzie miał właśnie szans, żeby kontestować z nami tych smoków, dopiero za nie się zabierać. Tylko że niestety to wszystko było za późno, bo w tym momencie Mividron przed szansą na zdobycie Soula. Dokładnie, zobaczymy, jak będzie to wyglądało dalej. 30 tysięcy do 29 tysięcy złota przewagi w tym momencie na koncie ekipy Mividronu, także mecz tak naprawdę nam się resetuje, no ale tych trzech smoków dla Mividronu jeszcze się zresetować nie da i chyba nigdy się już nie będzie dało. I proszę bardzo, już Fiora zabrała się za to, co wcześniej robiła, podjęcie tier 1 na bocie, w tym momencie podejście na Korkiego, może jakaś próba była, panie, niestety tego flesza nie ma, teraz jeszcze tutaj będzie starał się MNT, jest Jarvana, ale ten Korki już zaczyna bić, ten Korki już zaczyna gryźć, ten Korki zaczyna zabijać, bo utłukł już jednego, a teraz również i drugiego zawodnika Elementalist, jest 11-9 na konto Mividronu. No modlitwy chyba zostały wysłuchane i naprawdę bardzo dobrze sobie w tym momencie radzi ten Korki i na jego koncie 4-0-2, no pierwszy teamfight bardzo udany w tym momencie, tak naprawdę no dwa zabójstwa za darmo. Niewiele brakowało. Zabójstwa za darmo, ale tutaj MNT się na szczęście ratuje. Waterhorse też dostał delikatnie po nosie. Podchodzą miniony pod pierwszą strukturę na środkowej alei z pełnymi paskami zdrowia praktycznie zawodnicy Mividron. Także oni mogą tu strzelać, oni mogą tu zadawać obrażenia, oni tu mogą klepać tą wieżę. Widzimy, że teraz nadeszły miniony z odsieczą, ale to tylko kwestia czasu, gdy ta wejnie zmiażdży. A tutaj widzimy, że Cantate Tutti próbuje łapać Rabina. Ale nie udało się tym razem, rozpoczyna się walka, ale bije bardzo, ten koraz nietrafiony Shockwave, no ale to i tak będzie martwy koraz, który stara się kupić jak najwięcej czasu. No tutaj. Ależ myślę, że... podanie 1000 złotych monet do rzecza. No myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, jeśli chodzi o Elementalist, żeby wpakować kolejne złoty w tą Fiorę. Myślę, że tutaj opcją właśnie jest ta Fiora, no ewentualnie Ezreal. No Ezreala w tamtej sytuacji nie było, więc kto inny jak nie Fiora ma wziąć właśnie ten 1000 złotych. 1000 golda, złotych, przepraszam, bo po prostu jak patrzę na polską wersję, to nie wiem, czy zauważyliście, ale tam jak jest bounty, to jest napisane faktycznie 400 zły.
No i o co ci chodzi? No, ja wiem, że to jest złota, ale w sensie no tak złotych, w sensie jak polska waluta. No widzisz, i nawet waluta... jest waluta na czacie, jest waluta w grze, dziękuję bardzo, koniec. Jak ma elementalizm wygrać, jak tyle walut wszędzie? No właśnie, a jak nie daj Boże, jakby jeszcze euro wprowadzili w Glola? Może lepiej nie. No, ceny lepiej... RP poszły w górę, wystarczy, i tak jest drogie. Dobra, w każdym razie wracamy do LoL'a, koniec tych głupkowatych rozmów. No, powiem ci, że bardzo ciężka sytuacja, jeśli chodzi o elementalizm. Mam wrażenie, że muszą mocno się tutaj chłopaki postarać. Trzeba tak naprawdę wykorzystać w 110% potencjał każdej z tych postaci, które mają na Summoner's Rift. Z kolei, jeśli chodzi o Mividron, no tutaj czas będzie robił robotę, tak? Mojnie, jeśli się wyskaluje, jeśli korki się wyskaluje, no to będzie bardzo ciężko te postacie zatrzymać, bo do tego jeszcze dochodzi... Kamil, która nie dość, że jest dosyć wytrzymała, to dodatkowo naprawdę potrafi zadać niesamowite obrażenia i jeszcze dodatkowo jest bardzo użyteczna w teamfightach, do tego jeszcze Jarvan, no naprawdę tu jest kupa damage'u i kupa tak naprawdę elementów, które mocno spajają całą tą drużynę. Dokładnie, spaja tutaj wiele elementów prowadzi do zwycięstwa poszczególnych zawodników, a jak będzie na samym końcu, się po prostu przekonamy. 11-10, niewielka przewaga w złocie na konto Mividronu, ale wielka przewaga w smokach, bo oni już za krótką chwilę będą mogli mieć punkt duszowy, teraz wjeżdżają z engage'em do przodu zawodnicy. Vayne stara się przetrwać, ale nie przetrwa, wchodzi jeszcze w kół od tego Galiosa, za nią właśnie również i Galios upadnie, ale w takiej wymianie jak najbardziej faworyzuje ona elementalizm, bo wolisz oddać Galio, ale wyciąć carry oponenta. Teraz wjeżdża Jarvan do przodu, tutaj rozpoczyna się bitka, pojawia się Feral, wiesz, za chwilę nie będzie, Ravin też troszeczkę chyba za agresywnie wszedł, paczki zagrane, Orzecz stara się walczyć, Orzecz stara się wyeliminować Ravina, ale nie uda się, a teraz lecą za zawodnikami elementalizm Mividroniarze i miażdżą ich 4-1. Cała ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby upadł ten Ravin, gdyby Ravinowi nie udało się przeżyć, ale gdybać sobie najwięcej możemy, fakt jest jeden, Mividron wygrywa i Mividron łapie dzięki temu duszę smoka burzystego. Powiem ci w ogóle, że troszeczkę mi smutno, bo mam wrażenie, że tutaj jeśli chodzi o potencjał elementalizm, bardzo tutaj, że tak powiem... Może dobra, z innej beczki. Po prostu moim zdaniem ten draft jest bardzo ciężki w egzekucji. Jest bardzo ciężko go wyegzekwować i jest bardzo ciężko go tak naprawdę zagrać w 110% poprawnie. Tutaj kwestia Fiory jest fajna, ale Fiora od jakiegoś czasu przestała split pushować. Dlaczego? Bo nie ma gdzie tego split pushu po prostu wykonywać. W teamfightach Fiora jest fajna, ale ona potrzebuje jakiś target do wejścia w niego i żeby go jak najszybciej wyeliminować i tym podobne rzeczy. To nie jest Assassin, oczywiście, ale mimo wszystko potrzebuje takich targetów. A jest bardzo ciężko, jest Thresh, jest Jarvan, jest Kamil, oni tak naprawdę bardzo mocno mogą wyłączyć takie próby. Tak jak w tym momencie może jeszcze być jakaś próba walki. Może jeszcze być próba i ta próba jest, jak najbardziej pojawiła się Zonia, ale nie przetrwa Thresh w tym momencie. Bardzo, ale to bardzo dużo zasobów wyłożone, żeby uśmiercić go Thresh, bo aż 3 ultimate'y. Pytanie brzmi, czy tyle zasobów nie będzie wam jeszcze potrzebne. Widzimy, że elementalizm dziarsko pochodzi nam pod tego Barona na Shora, ale 4 osoby po stronie Mividronu wciąż żyją, nie wiadomo, czy nie jest to zbyt risky play. Kręci nam się tutaj jeszcze Cantate Tutti, on będzie starał się jakoś powiedzieć, wjeżdża sam środek, Jarvan leci, Galio Air Force podbija 3 osoby, pokazał się zegarek ze strony tego Jarvana, walka trwa, szczypek nam upada nam również Koraz, ale jak na razie bardzo dużo radzą sobie elementaliści, ta Vayne wciąż strzela, ta Vayne wciąż zadaje obrażeń, ale pytanie, czy to nie jest za mało elementę, będzie starał się ją wyeliminować jeszcze Cantate Tutti, leci do przodu, ale ostatecznie kill pada na końcu DMNS-a, ale świetny teamfight ze strony elementalistów, oni się obudzili, oni wrócili, oni wracają na zwycięską drogę po 2 przegranych teamfightach z rzędu, w końcu wygrywają. No midlaner elementalistów był tak bardzo kluczowy w tym całym teamfightie, świetnie podbicie jeśli chodzi o Galio, no naprawdę zrobiło ogrom roboty, bo przez ten czas reszta drużyny mogła na spokojnie zająć się przeciwnikami. Ale poczekaj, Boże, co tu się dzieje?
Jest Baron... Baron Nashor na konto ekipy Elementalist. Poświęci się za to, co prawda, orzecz, ale cztery osoby będą tego Barona w najbliższym czasie piastowały, chociaż jeszcze pogoń za Cantate Tutti. Zobaczymy, czy udana może być taka szansa, chociaż świetny tauncik ze strony tego golema. Jeszcze zagrany zegarek, ale tutaj cooldowny się na treszu zresetują i jeszcze podbicie, ale ta Kamil jest niepowstrzymana. Kamil nie odpuści wielkiemu tutaj Gargulcowi i ostatecznie mamy trzy Barony na koncie Elementalist i dwa dodatkowe zabójstwa na koncie Migidronu. No Cantate Tutti zrobił tak naprawdę 110%, ile mógł wyciągnąć z tego Galio, tyle wyciągnął, jeśli chodzi o tą sytuację teraz pod wieżą. No nie dało zrobić się więcej, no niestety, no jeśli dwóch tak naprawdę no bardzo dobrej dyspozycji support i oraz top laner tak mocno cię przyciskają, no to już tam nie dało rady nic więcej wyciągnąć. Tak, dokładnie, nie dało rady nic więcej wyciągnąć i skończyło się, jak się dokładnie skończyło. 18 do 15 jest 3000, właściwie niecałe 2 złota przewagi dla Mividronu. Także cały czas ten mecz na ostrzu noża, tu jeszcze wszystko może się wydarzyć. Podchodzą zawodnicy Kwiaty Niebieskiej pod tą dolną aleję, gdzie znajduje się orzecz. W tym momencie czyszczona jest wizja, ale pojawia się to już Elementalist, który będzie chciał tę wizję odbudowywać. A jak będzie wyglądał najbliższy fight, dowiemy się już niedługo. No, myślę, że jeszcze tak do tego teamfightu to troszeczkę sobie poczekamy, chociażby z tego powodu, że nic aktualnie nie jest dostępne, jeśli chodzi o obiektywy, a same drużyny myślę, że będą jeszcze czekać na ten odpowiedni moment, żeby wejść w jakiś teamfight. Tutaj myślę, że będzie kwestia po prostu creepowania, żeby te creepy jak najwięcej zbierać. No problemem jest to, że nawet jeśli teraz, tak jak widzimy, byłaby sytuacja, że jakiś na przykład zawodnik Mividronu wyszedłby za daleko, no to dostaliś przed sekundą tak naprawdę duszę smoka górskiego. Co za tym idzie? No mają więcej tego HP. No i teraz weź zabij takiego Korkiego albo taką Wayne, kiedy oni jeszcze więcej posiadają, że tak powiem, do zbicia. Jak zabić może się uda, ale złaszatować na pewno nie. Tyle systemów, które posiadają czempiony, żeby nie umrzeć tak szybko. Jeszcze tylko ten pasyw właśnie tej duszy smoka ziemistego, ziemniaczanego, górskiego, jak chcemy, tak nazywajmy, ale na pewno on nie ułatwia. Złapanie teraz szybka na pewno nie ułatwia górskiego, bo szczywek już nie istnieje. Teleportuje tu jeszcze Cantate Tutti, flesze musi salować się ten Jarvan, żeby uciec. Orzec złapany, został przez Thresha, Exos na nim zagrany, ale już on się skończył. Walczą wciąż zawodnicy Elementalist, ale oni są tutaj na przegranej pozycji. Fleszuje Ravin za Cantate Tutti i Ravin kończy żywot tego golema. Uciekają dwaj ostatni zawodnicy żywi, jeżeli chodzi o Elementalist. W tym momencie zostaje już tylko jeden, bo został on zamordowany. Mówię tu o Ezrealu, a DMNS również pójdzie w jego ślady pod tą wieżą tieru drugiego. Na środkowej jest unicestwienie ze strony Mividronu, także Mividron pokazuje nam, że ten jeden teamfight, który przegrali, był to tylko wypadek przy pracy. To jest GG ewidentnie, widać ewidentnie, że o tym, że także, że no tutaj już tu Elementalist nie jest w stanie zrobić nic. Mividron jest zbyt do przodu, tak naprawdę no ten teamfight udowodnił, że no nie znaleźli się w odpowiednim czasie i odpowiednim miejscu i myślę, że tak naprawdę już nie mamy o czym mówić. Trzeba zamknąć ten rozdział, trzeba zacząć myśleć o następnej mapie. Tak, trzeba zacząć się od następnej mapie. Tu już nie będzie szans, tu już nie będzie nadziei, żeby jakkolwiek tą mapę wygrać, chociaż jeszcze Elementaliści starają się przedłużać. Ta jedna wieża pod Nexusem wciąż żyje, druga jest jeszcze niedotknięta, jeszcze tutaj starają się podgrać, jeszcze starają odpowiadać. Tylko pytanie brzmi, czy to nie jest przedłużanie agonii, czy ten mecz aby na pewno nie jest już rozsądzony. No i to jest ten problem, który wspominałem przy drafcie. Ja osobiście naprawdę szanuję tutaj Cantate Tutti i brakuje mi tego, żeby w tym zestawieniu, które jest aktualnie tutaj, brakuje mi jakiejś... No Syndra była wyeliminowana, więc nie biorę pod uwagę, ale nawet opcja LeBlanki byłaby lepsza. Oriana, Wiktor... Ale sztucze ten Koras! Ravin wyskalował polski korki, morduje polski korki, masakruje polski korki, zalicza kolejne dwa trupy na swoje konto. W tym momencie przypieczętują również prastarego smoka, a z nim to jest tylko i wyłącznie marsz na dokończenie tego meczu. MNT musi salwować się fleszem. Mocno obijana ta Kamilka, ale co z tego, jeżeli ona teraz ma Elder Buffa i ona z tym Elder Buffem będzie mordowała, że tutaj
tutaj wjeżdża, ale Vayne nie jest w stanie nikt powstrzymać i ta Vayne właśnie będzie leciała, ta Vayne będzie goniła, ta Vayne będzie flashowała, ale nie tym razem, bo MNT bardzo przytomnie jeszcze daje radę tego przeciwnika poskromić. Dobra, trzeba zresetować się, Elementalist potrzebuje tego reseta mentalnego, trzeba zastanowić się, co poszło nie tak, gdzie były błędy, co nie wypaliło, co trzeba zmienić i zacząć po prostu kolejną mapę, bo myślę, że to jest już ten rozdział, o którym chcemy zapomnieć. Miwedron niczy brzydkie kaczątko z dolnej części tabeli. Po finał byli gorzej rozstawieni, bo im potrzebne są aż dwie mapy, gdzie Elementalist tak naprawdę tylko jedna, ale co z tego? Mamy wynik 1-1 w wielkim finale, więc ostatnia mapa zadecyduje o tym, kto zwycięży.